prezydent Duda dał nam nagrodę Startup Roku. Mhm. A tydzień później podpisał ustawę, która spowodowała, że no, pogorszył nam rynek. W ogóle zarządzanie energią będzie jedną z kluczowych rzeczy w przyszłości. Żeby przyspieszyć też nasze dostawy i żeby klientom, no to na kilka kontenerów wzięliśmy na pociąg. I ten pociąg jedzie przez Białoruś. I nagle mamy informację z Białorusi, że zgubili nasze kontenery. Były, nie ma. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Co czwartek, od czwartej, od ponad 5 lat zapraszamy interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, jak ich droga życiowa zaprowadziła i co robią. A czasami zapraszamy gości, którzy byli tutaj 5 lat temu i zastanawiamy się, czy ich marzenia, plany i wizja przyszłości się spełniły, czy zupełnie inaczej to poszło. I takim gościem jest właśnie Lech Kaniuk. Dzień dobry. Byłeś w odcinku numer 13. Ten już jest gdzieś tam między 250 a 300. Już się przestałem numerować, kiedyś to było ekscytujące. Ale ty byłeś po wszystkim i przed wszystkim wtedy. Wyszedłeś z Pizza Portal, wyszedłeś z iTaxi, miałeś taką wizję, że możesz zrobić wszystko i nieruchomości, i startupy, i tak dalej. Miałeś kupę wolnego czasu. A teraz jesteś founderem startupu, który jeszcze działa w rynku nie software'owym, a hardware'owym. Tak. I ciągniesz ten cały pociąg za sobą, już nawet nie wóz problemów i innych rzeczy. A chciałeś wyluzować. Co się stało przez te 5 lat? Nie wiem, co się po drodze wydarzyło. Może to jest też w jakiś sposób tutaj dowód na to, że jest trudno zaprojektować swoje życie, nawet jeśli jest się w jakimś stopniu świadomy. Ja myślę, że życie to można tylko kawałkami robić projekty, tak? To prawda, to prawda. Później ta ścieżka wygląda zupełnie inaczej. To tak jak Steve Jobs zresztą powiedział na swoim commencement speech na Stanfordzie: "You cannot connect the dots looking forward, you can only connect the dots looking backwards." Tak, do tyłu wszystko, ja to mówię o czym innym, ja mówię o kilwaterze. Jak płyniesz na oceanie, to co najwyżej masz kierunek, do którego chcesz płynąć, ale jak się odwracasz, to widzisz wszystkie swoje halsy. Wszystko na tym kilwaterze jest wypisane, nie? Tak. To działa. To opowiedz, co się stało przez ostatnie 5 lat, bo byłeś na luzie, myślałeś o inkubacji startupów, zainwestowałeś, napisałeś drugą książkę, Anioł w piekle, polecam. Wszyscy, którzy robią kurs inwestowania w startupy, dostają taką książkę. Mocna i trudna ta książka troszeczkę, jak się czyta, bo z punktu widzenia inwestora ja czytałem, mówię, auć, to tak było, dlatego ja inwestuję w jeden startup w roku i więcej nie. Co się stało, że znowuż jesteś founderem? No, ja byłem w takim okresie, kiedy tak kilka razy tak miałem w życiu, że wychodziłem bardzo szeroko. I robiłem mnóstwo różnych rzeczy, tak jak mówisz, jakieś inne nieruchomości, tu projekty, tam dużo pomysłów, inkubatorzy. Trochę testując chyba, co? Tak. To jest w jakiś sposób właśnie takie testowanie. Jest zresztą fajna książka Range, nie wiem, czy czytałeś. Mm-hmm. No, chodzi o to, że próbując dużo różnych rzeczy, czasami można zahaczyć o coś ciekawego. No i był taki moment właśnie, kiedy zastanawiałem się właśnie nad tymi różnymi rzeczami, a mój brat już tam przez kilka lat wtedy pytał się mnie, czy nie chciałbym mu pomóc takim projektem. Twój brat w Szwecji. Mój brat w Szwecji, tak. I on jest inżynierem budowlanym i miał firmę budowlaną i dla klientów budował domy, robił różnego typu projekty i tak dalej. Ale mój brat też jest bardzo pomysłowy i on wymyślił, jak można zbudować dach i instalacje fotowoltaiczne w jednym, czyli tak zwany dach zintegrowaną fotowoltaiką. I on jakby założył tą firmę obok, ale to cały czas był taki projekt poboczny. No i się pyta mnie, czy nie chciałbym dołączyć, żeby jakoś tam to, no, z takiego projektu pobocznego dać trochę więcej miłości i zobaczyć, czy coś z tego może być. I trochę pieniędzy. No i trochę pieniędzy oczywiście. Więc ogólnie byłem sceptyczny z kilku różnych powodów. No, pierwszy powód to jest, że to jest mój brat i my nigdy wcześniej nie pracowaliśmy razem, nie robiliśmy biznesu razem, więc nie chciałem, żeby to był jakiś powód do zepsucia naszej relacji.
Więc to było coś, o czym to w sumie dość dużo rozmawialiśmy na ten temat, ale druga rzecz, no to była taka, że na początku tak mi się wydawało, że to nie ekscytowało mnie tak bardzo na początku ten produkt, tak przyznam szczerze. Ale jak zacząłem się zastanawiać coraz więcej i zagłębiać się w temat, i nagle okazuje się, że ten dach na domu jednorodzinnym potrafi wyprodukować więcej energii niż dom potrzebuje, co w tamtych czasach, i to nie było dawno temu, to mówimy 2018-19. W tamtych czasach to ludzie kupowali fotowoltaikę, ale kupowali kilka paneli na krzyż i kładli po jednej stronie dachu i nikt nie kupował, żeby wypełnić cały dach. A my robiliśmy cały dach i ta nadprodukcja energii było trochę takim znakiem zapytania, ale po co? No ale widać trochę trendy wtedy były, że Tesla się rozwija, jest duży hype, coraz więcej się mówi o samochodach elektrycznych, jest oczywiście Nissan Leaf i Tesla, ale jakby nasza prognoza była, że będzie więcej tych samochodów elektrycznych, ta adopcja będzie większa. No więc tu już mamy pierwszą rzecz, czemu ta nadprodukcja tej energii byłaby ciekawa, ale jak się zastanawialiśmy nad tym, czy nie moglibyśmy rozszerzyć naszą wizję, że to nie są tylko ładne, estetyczne dachy solarne, ale że my też będziemy mogli zarządzać tą energią w jakiś sposób. Sprzedawać albo bilansować dla sieci. Czyli stać się firmą energetyczną. Stać się de facto firmą energetyczną. No i to był taki, bym powiedział, taki bodziec, że ten pomysł zaczął kiełkować i powiedziałbym, że no tak bardzo ta wizja mnie zaczęła pociągać, że z pomysłu, żeby robić mnóstwo różnych projektów, może nawet własny inkubator i zajmować się wieloma różnymi rzeczami jednocześnie, to zacząłem konsolidować wszystkie swoje tutaj zaangażowania, wychodzić z zaangażowań i pomysłów i skupia się tylko i wyłącznie na Sunroof. No i takim powiedziałbym momentem pivotowym dla spółki to było w grudniu 2019 roku, kiedy z bratem... To tuż po naszym nagraniu. To było tuż po naszym nagraniu, tak, to prawda. Spotkałem się z bratem, byliśmy tutaj na powiedzmy wakacjach razem i rozmawialiśmy na temat właśnie Sunroof, no i to był projekt poboczny dla niego i projekt poboczny dla mnie. No i pomysł był taki, żeby albo dalej to jakoś rozwijać i będziemy to inwestować sami i tyle, ile będziemy chcieli nas stać będzie na ten rozwój, no to będziemy rozwijać, ale powoli może to będzie lokalna firma rodzinna na takiej zasadzie. Ale mamy też tą drugą alternatywę ze startupami ciekawymi, z dużymi wizjami, dużym potencjałami, to jest, żeby pozyskać inwestorów. I powiedziałem, że jest taka ścieżka, żebyśmy nie zrobili to jako spółka dwóch braci i spółka rodzinna, tylko pójść do inwestorów i dopalić tutaj tą wzrost, spółkę. Wzrost, dokładnie. No i pójść tą ścieżką. Ale ta ścieżka też ma wiele różnych innych konsekwencji, więc dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby rozmawiać na temat, jakie są to konsekwencje, z czym musimy się liczyć, jeśli pójdziemy do inwestorów i nie będziemy to robić jako własna firma. No i plusy i minusy. No to wiesz co, przerwę ci teraz w historii, bo to jest super temat. Bootstrap versus VC. Jakbyś opowiedział nam, co jest lepszego i gorszego w bootstrapowaniu, czyli budowaniu spółki samemu z własnych pieniędzy i w tempie, które nam odpowiada i które dajemy radę, versus pójście do inwestorów typu fundusze Venture Capital czy aniołów biznesu, gdzie możemy to robić dużo szybciej, ale również z konsekwencjami. Opowiesz, jakie to są różnice? I tak. Opowiesz też po 4,5 roku pewno, czy 4 latach, która z tych decyzji, wiem jaką decyzję podjęliście, ale która mogła być lepsza, nie wiem. No, zobaczmy, najpierw teoria. Dobrze, teoria. No na pewno tych aspektów jest tak bardzo dużo, że na pewno można mieć na ten temat bardzo wiele opinii, ale myślę, że zanim w ogóle zaczniemy skalować nasz biznes i decydujemy się, którą ścieżką pójść, bo może inaczej jeszcze cofnę,
myślę, że warto pamiętać o tym, że są te ścieżki. Bo mam takie też wrażenie, że jak spotykam się z wieloma aspirującymi startupowcami albo ci, którzy właśnie zakładają firmy i tak rzucają się na tych inwestorów i teraz chcą pozyskiwać kapitał, że nawet nie zastanawiają się nad tym, że jest ta druga ścieżka, czyli ten bootstrap, żeby nie iść do inwestorów albo pociągnąć jak najdalej naszą spółkę, zanim pójdziemy do inwestorów. Ale są takie spółki, które tak świetnie, Rafał Agnieszczak z fotką i z furgonetką, to są spółki, które nigdy nie widziały inwestora, nie? I tutaj jest kilka takich rzeczy, które są ważne. No wiadomo, że przy bootstrap i to mamy mniejszy dostęp do kapitału zazwyczaj, no bo większość z nas, którzy startują firmy, nie mamy za dużo pieniędzy, może musimy się też utrzymywać w jakiś sposób, nie mamy innych dochodów i tak dalej. Więc to jest oczywiście taka cięższa droga na początku, na zasadzie, że nie stać nas na wiele różnych rzeczy. Może w firmie, może też prywatnie musimy pewne rzeczy tutaj, no, wstrzymać albo poczekać. Ale rzeczami też powoduje mega optymalizację w firmie, nie? Bo robisz tylko fokus na tym, tak, co przynosi dochód, co jest efektywne, nie robisz ładnych projektów, tylko robisz skuteczne projekty zazwyczaj. To prawda. I to też powoduje, że w pewnym sensie to wszystko buduje taki bottleneck na takiej zasadzie, że to idzie bardziej powoli po prostu. Musimy priorytetyzować, prawda, i nie możemy robić za dużo rzeczy naraz, ale buduje się, tak jak mówisz, ta efektywność. I to jest, ale to co się dzieje też taką spółką bootstrapową, to jest to, że my jesteśmy właścicielami cały czas. I my cały czas decydujemy, co my chcemy zrobić z tą spółką. I moim zdaniem, jak decydujemy się na własny startup, to może warto by było zrobić takie też, no, nie wiem, to swoje sumienie, czy albo tak wejść w siebie i się zastanowić, czemu zakładam tą firmę. Bo czasami ludzie chcą, nie wiem, odejść od korporacji, bo nie lubią szefa i tak dalej. Inwestor jest jeszcze gorszym szefem niż szef korporacji, no i nie? Właśnie o to chodzi, prawda? Więc wtedy ten bootstrap nagle jest takim bardzo ciekawą opcją, gdzie nie mamy po prostu innych. Jesteśmy właśnie tym szefem dla samego siebie i sami decydujemy. Ale wiesz, jak spojrzymy na lata 90. w Polsce, ty byłeś wtedy nastolatkiem, ja byłem wtedy w Stanach, ale to te wszystkie firmy, które w tej chwili widzimy jako wielkie, wielkie firmy z lat 90., one nie miały kapitału inwestorów zazwyczaj. One były właśnie w ten sposób budowane. Wtedy nie było słowa bootstrap, tak? I nie było słowa startup. Się zakładało firmę albo biznes i zarabiało się pieniądze, nie? No dokładnie. I trwało to dłużej, ale po 20-kilkunastu tam lat, no to jest to ciekawe. No i też jeśli właśnie chcemy robić to, lubimy ten produkt i nas jara to, co chcemy robić, no to jest ciekawa opcja, bo po co się spieszyć, prawda? Do czego się spieszymy? Więc jest dużo plusów z takim bootstrapowaniem, no ale tak się patrzy, że inne spółki się rozwijają bardzo szybko i ta międzynarodowość, to tak wygląda tak nie wiem, to jakoś wygląda FOMO? Z zewnątrz. FOMO? No, może FOMO, może to wygląda na to, że to jest fajniejsze, że lepsze, że się więcej na tym zarobi i tak dalej. A to wcale nie musi być prawdą, a ta droga też jest dużo cięższa, moim zdaniem. Bo z tym zarobieniem jest tak, że jak masz bootstrap i zakładasz go sam, to masz 100% potem zysków i 100% ze sprzedaży. Tak. Jak we dwóch się porówno podzieliliście, to jest 50%. Tak. Jak masz bardzo dużo inwestorów, to czasami zostaje ci 20-30% spółki, prawda? Bo wszystko inne rozdajesz inwestorom za kapitał, którzy zainwestowali. To bym powiedział, że jeśli naprawdę się udaje rozwinąć spółkę w dużą skalę i się utrzyma 20% nawet, to i tak uważam, że to jest duży sukces. Tak. Bo czasami to są pojedyncze cyferki, nie? To pojedyncze cyferki albo z przecinkiem. Tak. Więc to tak wygląda. Oczywiście wtedy mówimy tak, ja jestem gotów, żeby dostać malutki kawał, ale bardzo dużego tortu. No ale żeby zbudować ten bardzo duży tort, no to jest właśnie to duże wyzwanie. I czy ryzyko nie jest większe? Ryzyko jest moim zdaniem większe. Czyli gra jest o większe pieniądze być może, a na pewno większy biznes. Tak. Ale ryzyko również jest większe, czyli prawdopodobieństwo, że się uda, robiąc coś bootstrapowo, coś się uda, niekoniecznie coś wielkiego, jest dużo większe niż prawdopodobieństwo, że zrobimy spółkę, która zadziała i pytanie, czy dobrze dobierzemy inwestorów i tak dalej. Dokładnie. To przed czym ostrzegałeś brata
a propos tej ścieżki funduszowej, VC inwestorskiej. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczenie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów well-being dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl, link w opisie, podpowiedzą, doradzą, a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Partnerem audycji jest FOTC, partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC, Twój partner w podróży do Google Cloud. Każde wydarzenie może stać się niepowtarzalnym doświadczeniem. Big Beans, której baryści i kawa uświetniają każdy event, od konferencji po targi. Zwiększ zainteresowanie swoim stoiskiem, nawiąż nowe kontakty i współpracę. Zyskaj uznanie swoich gości, klientów, częstując ich wyjątkową kawą. bigbeans.pl. Barista na Twój event. Partnerem audycji jest Startup Academy. Wspierają samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają firmom i korporacjom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności. Rozwijają startupy i skalują ich model biznesowy. Pierwsza rzecz, którą musimy zaakceptować, kiedy wpuszczamy inwestorów, no to, że to już nie staje się tylko naszą spółką, tylko mamy innych udziałowców. I teraz trzeba też pamiętać, że ci udziałowcy mimo wszystko mają wyższe uprawnienia niż ty jako założyciel tej firmy. I buduje się dynamika taka, gdzie ci inwestorzy, im więcej ich masz i jakby większe kwoty powkładali, no to tym większe mają nie tylko udziały, ale też uprawnienia w spółce. Tak, bo z każdą rundą te umowy stają się coraz grubsze i coraz bardziej ograniczające założycieli. Dokładnie tak. I to też nie jest tak, że ja mogę nagle robić sobie własny budżet i nagle decydować o czymś innym i być bardzo zwinny, bo tutaj nagle trzeba mieć zgodę różnych inwestorów, a czasami nawet jeśli się nie ma w umowie, że muszę mieć zgodę, to warto czasami z inwestorami żyć w dobrym układzie i tak się konsultować i tak iść na kompromisy, czy uzgadniać różne rzeczy, zanim się coś robi. Więc jakby perspektywa z inwestorami jest taka, że to już nie jest nasza spółka tylko i wyłącznie, tylko wchodzą inni też do tej spółki. I to oznacza, że my zaczynamy budować biznes, który nie do końca jest nasz i my musimy zacząć myśleć z perspektywy, co jest najlepsze dla biznesu, a nie co jest najlepsze dla nas. Bo jak ja buduję własną firmę, jestem 100% udziałowcem, to ja ją sobie modeluję tak, jak to mi pasuje. Ale też przepływy pieniężne między spółką, a między mną można modelować, że ja więcej mam, mogę pojechać na targi, tak, dodać do tego wakacje i zrobić z tego koszt. Tego nie możesz robić, jak masz inwestorów, bo to tak nie zadziała, nie? No oczywiście, że nie. Zaczynają być budżety, targety, trzeba się Zresztą nie jest raportować. Tak trochę, że stajesz się pracownikiem tej spółki? Jesteś founderem, to owszem. Masz poważne i wspólnikiem tych inwestorów, więc masz z nimi dyskusję, ale również jesteś pracownikiem, nie do końca właścicielem. Dokładnie tak. I im głębiej w las, tym więcej można powiedzieć. Dokładnie. No i konsekwencją tego wszystkiego jest taka, że i to też była jedna rzecz, o którą rozmawiałem z bratem, to jest to, że musimy zdawać sobie sprawę, że dopóki my jesteśmy osobami, które faktycznie dowożą coś wartościowego do tej spółki, no to mamy nasze miejsce. Ale w pewnym momencie, z dużym prawdopodobieństwem,
dojdziemy do momentu, kiedy my nie sprawdzamy się najlepiej na tym stanowisku. I inwestorzy, czyli wspólnicy, mogą zmienić prezesa, czy wiceprezesa. No, powiedzmy, że nie tylko mogą, ale zrobią. To. I to nastąpi po prostu taka zmiana, no dlatego, że i niekoniecznie spółka będzie tak na bogate, jak w WeWorku, prawda? No, tak, dokładnie. I zresztą teraz chyba chcę przejąć z powrotem, to jakby bardzo taka zawiła historia. Chyba przepraszam, głupi komentarz, bo tylko nas wytrącił, bo tak, to moglibyśmy nagrać godzinny odcinek o tym, co się stało. Ale tak, i ta dynamika jest taka, że musimy sobie zdać sprawę, że my oczywiście staramy się i dowozimy, co jest dobre dla spółki, i dobre dla spółki też może być to, że my musimy odejść od firmy, albo pozostając współwłaścicielem. Albo pozostając w spółce, ale w innej roli na przykład, bo często tak jest, że ja też na przykład siebie widzę bardziej mocny w rozkręcaniu czegoś do pewnego etapu, ale ja nie mam doświadczenia, żeby zarządzać firmą z tysiącami ludźmi. Nigdy nie zarządzałem zespołem powyżej 1000 osób. Ale może być tak, że zatrudnienie takiego CEO spowoduje, że spółka nabierze nowego wiatru w żagle, żeby lepiej się rozwijać. Nie? Dokładnie. Ty to sam miałeś w swoim pierwszym biznesie, który stał się Pizza Portalem, bo rozkręcałeś kraj, potem zostało to połączone i tak dalej, i tak dalej. Twoja sprawczość spadała z każdą rundą inwestycyjną, nie? Tak, dokładnie. I te znaczenie w pewnym sensie. Wiadomo, że są wyjątki, gdzie ten founder... Tak, lubimy je oglądać w telewizji, czy też w gazecie, ale to jest rzadko. Tak, to nie każdy ma taką umowę, jak ma Mark Zuckerberg. No tak, dokładnie. albo Elon Musk. Tak. Więc to są te wyjątki, do których wszyscy aspirujemy w pewnym sensie. Może żeby nie być jak oni, ale tak rozwijać swoje spółki, powiedzmy, do takiej skali, mieć tyle udziałów i tak dalej. Ale stajemy się po prostu, tak jak mówisz, bardziej już pracownikiem tej spółki, bardzo ważnym, z bardzo dużym tutaj wpływem na to, co się dzieje, ale z czasem ten wpływ się robi coraz mniejszy. I też nasza rola może powinna być inna w tej spółce. Więc i teraz, jeśli my założyliśmy spółkę, bo chcemy coś robić, chcemy rozwijać, lubimy ten pomysł, mamy naszą wizję, to musimy też sobie zdać sprawę, że za kilka lat może ktoś inny przejmuje stery i ktoś inny zaczyna budować swoją wizję tej firmy albo zaczyna mieć inne priorytety na tą spółkę. Więc powiedziałbym, że to jest jakby takie, to są te dwa takie największe różnice pomiędzy takim, że bootstrapuję, nie rośnę może tak szybko, jakbym chciał, ale też są wyjątki, bo też są bootstrapowane biznesy, które szybko rosną. Jeżeli trafiają na genialny rynek, tak. I z dobrym pomysłem. Tak. Ale to też nie musi być coś złego. I też bym powiedział z takiej perspektywy, bo miałem kiedyś taką bardzo fajną rozmowę z takim młodym chłopakiem, który chciał założyć firmę. Ja go się zapytałem, czemu? No bo on chce mieć taki lifestyle, gdzie sobie jeździ po świecie, pracuje zdalnie z każdego kąta świata, sam zarządza czasem. I jak on opowiadał o tym wszystkim, a później prosił o radę, jak pozyskać inwestora, to powiedziałem mu właśnie, że ten inwestor to nie może mieć inwestora, żeby to robić. Bo... Ale to, co on opisywał, to jest trzecia ścieżka, czyli ścieżka solopreneura, kiedy robisz biznes, który jest w 100% lifestyle'owy. On ma utrzymać ciebie i twój lifestyle. Tak. Niekoniecznie budować wartość, że w sensie kiedyś tą spółkę sprzedasz, ale generować takie przychody w taki sposób, jak chcesz. Czyli jak chcesz to robić z Karaibów, to jest okej, możesz to robić z Karaibów. Jak chcesz to robić z Indonezji czy z Australii, też możesz to robić. Jak chcesz to robić z Polski, to też nie ma problemu. A to nie ma nic wspólnego z zyskiem i ze wzrostem. Dokładnie. A inwestor inwestuje dlatego, że nie chce inwestować w spółkę, która jest lifestyle'owa i nie będzie rosła. No inwestor nie będzie chciał cię widzieć na plaży na Bahamach, który pracuje 2 godziny dziennie. Tak? Oczywiście, że nie. Oni chcą widzieć wzrost wartości swoich udziałów. I teraz zarobić na tym ciężką kasę. Dokładnie. I kolejna rzecz, która też jest bardzo istotna, żeby pamiętać, to jest to, że inwestor to jest... Zazwyczaj, bo są różni oczywiście inwestorzy, ale zazwyczaj taki twór, czyli inwestor, czy venture capital, fundusz, który wchodzi, to jest zbiór funduszy od ludzi albo innych funduszy,
które są zebrane do jednego funduszu, który ma misję, żeby przez kilka lat te pieniądze inwestować w spółki, ale później wyjść z tych spółek. Z zyskiem. Z zyskiem. I inwestor patrzy na twoją spółkę jako jeden z, i to jest numbers game, więc żeby trafić w tego jednorożca, czy trafić tą fajną spółkę, no to musi wolumen. Ale ja jako założyciel spółki, to jest moje życie. I ja poświęcam swój czas dla tej spółki i jeśli się uda, to jest super, a jeśli mi się nie uda, to jest niefajnie. Słuchajcie, to co powiedział Lech jest super ważne. Jako inwestor kupujecie wiele losów na loterii, niektóre z nich padną i to jedyną rzeczą, którą ryzykujecie, to są wasze pieniądze. To oczywiście jest dużo, ale to zależy, jaką część portfela. Jako założyciel to ryzykujecie 5-10 lat swojego życia. Tak. I jeżeli to wyjdzie, to nagroda będzie większa niż dla inwestora bardzo często, ale niekoniecznie, zależy od umów. Diabeł tkwi w szczegółach. Ale jeżeli to nie wyjdzie, no to macie doświadczenie, tak? To co pozostaje, to doświadczenie. Co też może być wartościowe, ale zaczynamy w dobrym przykładzie, zaczynamy od mniej więcej zera. W gorszym przykładzie zaczynamy od minus coś. Więc różne są też oczywiście scenariusze. I to, więc my poświęcamy rzeczywiście dla tej spółki siebie i wszystko. Więc stawiamy wszystko na jedną kartę. A inwestor nie. Jak zaczyna iść źle, to zapomina o tobie i się skupia nad innymi portfelowymi spółkami, które idą lepiej. I tam dokłada pieniądze. I tam dokłada pieniądze i czas i wsparcie. Jest bardzo mądrą i naturalną decyzją inwestora, tak? Absolutnie. To jest ich biznes po prostu. Nie, to Marcin Hejka tutaj był i też opowiadał, że to nie jest tak, że jak zainwestujesz milion czy 100 000, to już nie ma znaczenia, jakąś okrągłą sumę, to, że to w 10 spółek, to, że każda z tych spółek dostała po 100 000, nie? Powiedzmy, że na początek każda dostaje 20 000, tak, czy 200 000, że to jest 10 milionów, ale potem dokładasz do tych koni, które jadą coraz szybciej w wyścigu, a potem dokładasz do jednej czy dwóch, a pozostałe trudno. No dokładnie, bo z portfela inwestora to jedna albo dwie spółki zapłacą za portfel, tak, i zarobią. Dokładnie tak. No i w tym wszystkim też jest ta druga perspektywa, czyli ta perspektywa czasowa. Pieniądze to jest jedna rzecz, ale też jest ten czas. Ale i z tym czasem jest tak, że ten inwestor musi wyjść z tej inwestycji. To wyjście może być w różne sposoby. No jeden sposób może być tak, że inny inwestor wchodzi i wykupuje wcześniejszego i to dla nas jest, powiedziałbym, korzystne, neutralne, to jest... Jeśli chcemy prowadzić nasz biznes i go rozwijać, to jest raczej dobry scenariusz. Ale on zazwyczaj też często doinwestowuje spółkę równocześnie. Tak, tak. Bo jeżeli ma do kupienia, nie wiem, 10% udziałów, to dokupi jeszcze dodatkowe 10% bezpośrednio od spółki. Tutaj sobie balansuje ceną, robi sobie taniej, wykupuje tego inwestora niż inwestuje, więc średnia cena spada. To są takie gry, które robią, ale często ma gorsze zapisy dla właścicieli, już ten kolejny inwestor, bardziej takie ograniczające. Dokładnie tak. I no, więc my cały czas stajemy się mniej istotni, nowi inwestorzy mają coraz więcej uprawnień i większy wpływ, ale też przychodzi też taki czas, kiedy ci inwestorzy chcą wyjść i na przykład takiej możliwości nie ma, żeby sprzedać te udziały, tak zwane secondaries. Więc wtedy mamy tak naprawdę dwie inne ścieżki, które są, powiedziałbym, dość częste. No to jedna to jest giełda, ale giełda może być nie duży parkiet, bo nasza spółka jest za mała, tylko trzeba wyjść na jakiś mniejszy parkiet może. Ale giełda ma jedną dobrą rzecz, bo nawet jak masz mniejszy pakiet, mniej niż 50%, to nagle możesz stać się ważną osobą jako prezes spółki giełdowej i odzyskać w pewnym sensie część kontroli nad tym, którą oddałeś do inwestorów. To też nie bywa złe, a jak spółka będzie zarabiała dużo pieniędzy, to możesz skupować akcje i w ten sposób podnosić procent swoich udziałów, prawda? To jest też dobre z perspektywy, że ja mogę dalej prowadzić mój biznes, a możliwość wyjścia z inwestycji jest umożliwione dla inwestorów. Tak. Czyli jakby ja już ze mnie spada, powiedzmy, takie ciśnienie, żeby coś zrobić, żeby ten inwestor mógł wyjść. A z drugiej strony cena będzie szalała i nie wiadomo za ile można wyjść i wejść. Dokładnie. Jeśli to jest mniejsza giełda, jest mniejsza ilość transakcji, więc teraz wtedy też może być tak, że ta wycena naszej spółki też się
w jakiś sposób ogranicza, bo po prostu wolumen transakcji na takiej małej giedzie jest za mały, żeby to szło jakoś tam ciekawie. Oczywiście znowu wyjątki i tak dalej, ale takich przykładów fajnych spółek, które wyszły na małą giełdę za wcześnie i później mają duży kłopot z wyceną i wtedy... I z płynnością. Z płynnością, pozyskiwanie nowego kapitału, a jeśli pozyskuje, to też to rozwodnienie duże, no bo cały czas stoimy gdzieś tam w miejscu, więc to jest taki, no, ścieżka, która może być ciekawa, może być dobra oczywiście, ale może też być trudna. No ale mamy też jeszcze jeden scenariusz, który moim zdaniem może być jeden z gorszych scenariuszy i to jest, że trzeba sprzedać spółkę i możemy w ogóle, wcale nie chcemy sprzedać naszą firmę. Ale inwestorzy potrzebują wyjść. I bardzo często jest tak w każdej, bym powiedział nawet, w każdej umowie z inwestorami, w każdej poważnej spółki, którą prowadziłem i rozwijałem, był zapis, że od jakiejś daty inwestor może sam na własną rękę prowadzić rozmowy na temat sprzedaży. Szukać sprzedaży. I jest tak zwany zapis tag along i drag along, czyli tak. Tag along to ty możesz z nimi sprzedać, a drag along oni mogą cię zmusić do tego, żebyś jednak wyszedł. Bo kupujący może chcieć mieć 100% własności, a ty chętnie ciebie zostawi, ale już jako najemnego pracownika, prawda? I już wracasz, jeżeli twoim pomysłem było wyjść z pracy w korporacji, tak. A kupi cię wielka korporacja, tak. To zatoczyłeś pełen krąg, tak. Prawda? No i też trzeba pamiętać, że bardzo często są też tak zwane lock-in dla ciebie jako założyciel, no bo jesteś cały czas istotną, ważną osobą. Tak, czyli nawet jak sprzedasz, nawet jak dostaniesz te dziesiątki czy setki milionów złotych, to jeszcze 2-3 lata musisz pracować, tak? Tak, tak, bardzo często tak jest. Albo jest to na przykład uwarunkowane, że dostajesz, ale jeśli tam dowiedziesz jakieś wyniki i znowu wchodzimy w okres, który może być trudny, może na rynku coś się wydarzyło, dowiezienie tych wyników jest trudniejsze i inwestor wyszedł na fajnym poziomie. Ja wrócę do tej rozmowy z twoim bratem. Tak. To co żeście ustalili jak bardzo to się sprawdziło? Więc ustaliliśmy, że idziemy w stronę inwestorskim. Czyli idziecie na całość. Idziemy na całość, skupiamy się na tym i zdajemy sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji i o wszystkim, co rozmawiałem, to wszystko się dzieje. I wszystko się spełnia, tak? Nie, no ale to jest po prostu ta część. Ale zrobiła się jedna rzecz, której nie mogliście przewidzieć w 2019 roku. Hmm. Rynek pieniądza bardzo się zmienił. W 2019 roku pieniądze były za darmo. To znaczy, że koszt pieniądza był niski, bo stopy procentowe były niskie. Tak. Stopy procentowe poszły do góry i automatycznie koszt pieniądza poszedł do góry. Tak. Co spowodowało, że ilość inwestorów chętnych, żeby inwestować w większe ryzyko, dramatycznie spadła. Tak, i jeszcze do tego się nakłada, że przy wyższych stopach procentowych i takich rzeczy, to pewne też rynki się pozałamały, prawda, więc wyceny jeszcze spółek się zmieniły, bo to też wchodzi, tak. Stopa procentowa referencyjna wpada do modelu. Oczywiście, więc tak, stało się dużo trudniej, żeby pozyskać kapitał. No i faktycznie tutaj też no, przyznaję się do tego, że jak się rozwija spółki, się idzie w stronę inwestorów, to pomysł jest taki, że my co jakiś czas będziemy pozyskiwać coraz większy kapitał, żeby rozwijać spółkę coraz szybciej, coraz szerzej, więcej. Coraz większym rozmachem iść w rynek. Tak, dokładnie. No ale z tym się oczywiście, tak jak wspomnieliśmy o tym bootstrap, że się buduje od razu dużą efektywność, to w takim skalowaniu się buduje dużą nieefektywność w tym. I to jest... Często zatrudniasz zespół pod to, co będzie za rok. Dokładnie. No bo my się spieszymy, musimy mieć capacity, żeby dowozić, więc cały czas jest się troszkę za ciężki na to, co jest, a jeśli obroty na przykład nie zdążą albo nie osiągnie się tych obrotów, no to mamy za ciężką organizację, palimy za szybko tą gotówkę. No i to jest bardzo taki niebezpieczny moment dla spółki, dla każdej spółki, gdzie jeśli palimy dużo gotówki, potrzebujemy ją, ale nagle dzieje się coś na rynku, kapitał jest coraz droższy albo jest po prostu trudniejszy do pozyskania, bo trzeba więcej wysiłku wydać, żeby pozyskać tego inwestora, więc wszystko się rozciąga w czasie, a czas dla nas działa na niekorzyść. Bo co miesiąc płacimy pensje, czynsze, tak. I tego typu rzeczy, nie? Dokładnie tak. To się runway nazywa, czyli ile miesięcy kasy jest w spółce do momentu, kiedy skończy się ten pas startowy i
Tak. I wtedy albo lecimy, albo w górę, albo w dół. Tak, to można powiedzieć takie lotnisko na Maderze, tak? Tam to nie jest tak, że jest potem płasko, tylko nagle się wszystko urywa, tak? Dokładnie. Dokładnie tak. Więc no i wtedy i czasami to jest trudno, żeby zareagować też, powiedziałbym, w odpowiednim czasie. Jeśli mamy spółkę, która ma szybki cykl sprzedażowy, no to możemy szybko widzieć, co się dzieje i tam szybciej zareagować. Ale jeśli prowadzimy jakiś biznes, który ma dłuższe cykle sprzedażowe, to my możemy nie widzieć, co się dzieje na rynku tak szybko. Bo zaczynamy widzieć, że klienci coś, nie wiem, przeciągają decyzje i tu się przeciąga trochę w czasie. I idzie miesiąc, idzie kolejny miesiąc, a nam ten runway ucieka, prawda? Więc szybka reakcja jest oczywiście wskazana wtedy, kiedy no, trudno jest pozyskać ten kapitał, albo przychodzi właśnie z drogo. I teraz drogo w kontekście startupu, który pozyskuje inwestora, to jest, że wycena spółki jest niska. Mhm. I jak kapitał jest drogi, to oznacza, że ja jestem bardziej rozwodniony. Rozdaję więcej udziałów. Więcej czyli udziałów mam mniej procentowo udziałów. Dokładnie tak. I to może być bardzo kosztowne, a czasami kosztować po prostu całość. To ja dodam jeszcze jedną rzecz, która mnie fascynuje. Bo ja pracowałem w Dellu i Samsungu, w firmach mocno opartych na hardware'ze. I chyba dlatego nie inwestuję w spółki hardware'owe. Niezależnie od tego, czy to jest ten genialny gadżet medyczny, czy jakikolwiek inny. Po prostu wiem, że hardware jest trudny. Tak. Cykle iteracyjne i powtarzania nowych rzeczy są trudne. To można w software'ze to można zrobić 24-48 godzin, w hardware'ze 3 miesiące to jest cud świata, zazwyczaj tak. To jest 6-9 miesięcy, jak chcesz zmienić produkt. A ty byłeś do tej pory w spółkach software'owych. Nawet no, taksówki, to był biznes taki software'owo-usługowy, tam ta aplikacja robiła olbrzymią różnicę. Mhm. Jak to jest być w hardware'ze przez ostatnie 4 lata? I to w takim ciężkim, budowlanym, koniunkturalnym, odpowiadającym na wszystkie cykle. Tak, tak. No, czy wiedziałeś, do jak gorącej czy też zimnej wody wskakujesz? Nie miałem pojęcia. Okay. Tak. Parzę, ale nie wiem, czy jest zimna, czy jest gorąca też. Znaczy, tak patrząc trochę wstecz, to cały czas robiłem taki level up, no bo z Pizza Portal, to co dzisiaj się nazywa Glovo, no to jest tak, że ta restauracja zawsze była w tym samym miejscu, mogłem robić marketing w tym obszarze i ta restauracja mogła przyjmować praktycznie nieskończoną ilość zamówień. A level up był z Itaxi, kiedy ta restauracja nagle jest na kółkach i się przemieszcza i nie może robić jedno danie, znaczy ilość bez ograniczeń, tylko może tylko przyjąć jednego klienta i na dodatek wtedy znika z dostępności przez prawie godzinę. I pojawia się dostępność, ale w zupełnie innym miejscu i nagle cały model i sposób rozwijania takiego biznesu jest trudniejszy. No ale faktycznie później jak się wchodzi w hardware, kiedy trzeba różne komponenty kupować, to są... A ceny zaszalały? Ceny to cały czas mieliśmy też... No bo my tak naprawdę powiedzieliśmy, okej, to teraz startujemy i naciskamy na gaz i jedziemy z tematem. I wtedy to był, czyli tak, grudzień 19, powiedziałem z bratem, pójdziemy ścieżkę z inwestorami. W styczniu 2020 spotkałem się z grupą ludzi, mówiliśmy, okej, no to jedziemy, robimy to. I miesiąc później COVID był. Więc nam się udało bardzo dużo sprzedać, ale COVID zaczął nam robić kłopoty takie, że na przykład Chiny i transport, wszystko, fabryki pozamykane. No i taki problem, kiedy sprzedałeś coś dzisiaj, a nagle nie wiesz, kiedy w ogóle możesz dostarczyć. I za ile? Się okazuje, że dopiero za rok zaczyna ci się odblokowywać różne rzeczy i może zaczynać dostarczać, a przez rok zaczynały szaleć ceny, inflacja, inne takie historie, więc no, cała taka logistyka, całe takie strategie zakupowe, od kogo kupować, jak to przywozić. Też było tak, że my już wtedy mieliśmy takie sytuacje, kiedy na dodatek
Bo raz jeden kontener się zablokował na statku, który czekał w kolejce, bo w kanale Sueskim się zablokował statek i tam też były kolejne jakieś opóźnienia. No a inny przykład mieliśmy taki, gdzie na statku, który wypłynął z Chin z kolejnym naszym kontenerem, w trakcie płynięcia tego statku wybuchła wojna na Ukrainie, a załoga była z Ukrainy. I jak ten statek dopłynął do pierwszego lepszego portu, cała załoga zeszła ze statku. I poleciała na Ukrainę. Poleciała na Ukrainę, tak. No i my później, żeby przyspieszyć też nasze dostawy i żeby klientom, no to na kilka kontenerów wzięliśmy na pociąg. I ten pociąg jedzie przez Białoruś. I nagle mamy informację z Białorusi, że zgubili nasze kontenery. Były, nie ma. Tak, więc no, są wyzwania, które kompletnie... Ale to jest właśnie hardware, nie? To jest hardware, to bo jest to nie hardware. Jest tak, że możesz wejść i sprawdzić, o, tam miał być przecinek, a jest średnik, to pyk, zmieniam i już wszystko działa w kodzie. Słuchajcie, upraszczam, przepraszam wszystkich programujących, bo ja wiem, jakie to jest, bywa trudne, ale... to da się dość relatywnie szybko naprawić, tak. A tutaj... Tu się nie da. Dużo, od razu duże konsekwencje. Ja pamiętam w Delu, jak pracowaliśmy, ja się pytałem, mój pierwszy tydzień czy dwa byłem w Irlandii obejrzeć fabrykę, ona teraz jest w Łodzi, kiedyś była w Irlandii. Pytam się, a słuchajcie, a czemu wy nie malujecie na tych tirach, że Del jedzie, że w ogóle to super reklama? On mówi, tak, dla klientów i dla wszystkich mafii, bo ten tir pełen komputerów w latach 2000 by była wart kilkaset tysięcy, jeżeli nie milion dolarów. No tak. No to genialny tir, żeby go, wiesz, no tak, porwać, nie? No właśnie, tak. Żeby zniknął. No tak. To jak sobie poradziliście? Bo firma trwa, firma działa, zrobiłeś kilka rund inwestycyjnych. Tak. Rynek energii odnawialnej wydaje się być rynkiem bardzo przyszłościowym, ale trudnym. Tak. Jest bardzo trudne. Znaczy tak, wydaje mi się, że tutaj no częściowo no to zbudowałem zespół już z bardziej doświadczonych osób. To na pewno bardzo pomogło. No w każdym startupie się mówi o tym, żeby rekrutować dobrych ludzi i tak dalej. To jest szalenie trudne. Nadal uważam, że to jest bardzo trudne, a jest kluczowe. Ma gigantyczne znaczenie i to myślę, że każdy... Bo się nie przejmują, tylko rozwiązują, prawda? No tak, w dużym uproszczeniu. A koszty alternatywne zatrudniać niewłaściwych osób jest niedoszacowane. Jakby to. W każdym razie i myślę, że tutaj też gigantyczna determinacja. Znaczy ja postawiłem wszystko na jedną kartę, można powiedzieć, więc te też chwilami to walka... No, powiem tak, że nigdy, znaczy ja wydawało mi się, że trochę z doświadczeniem, z kolejną spółką i tak dalej, że będę tak trochę luźniej, mniej stresu i tak dalej, ale to idzie w zupełnie odwrotnym kierunku. Jest to rzeczywiście level master, bym powiedział, gdzie tutaj sprzedajemy te dachy, trzeba zrobić design, trzeba mieć wszystkie materiały i ten hardware. Każdy z tych projektów jest customowy, każdy z tych projektów jest dostosowany. Tak, tak. I nie masz powtarzalnych klientów, tak jak w restauracjach czy w taksówkach. No, nie ma na pewno w tej samej lokalizacji taki ten sam dach, prawda, no, bo to raz na 50 lat się kupuje, więc tu nie. Są klienci oczywiście, którzy kupują później na jakiś inny budynek, mamy klientów niedawno temu na kilka osiedli sprzedaliśmy, czyli deweloper. Czyli klientami stają się architekci i deweloperzy. Tak, rozszerzamy, że nie tylko osoba prywatna od nas kupuje, ale też a to akurat jest dobre, bo wtedy zaczynasz mieć tą powtarzalność w pewnym sensie. Tak, wtedy jest to kanał taki, powiedzmy... semiprofesjonalny. Tak, tak, dokładnie. Więc no, praca z architektami jest oczywiście bardzo ciekawa. Z nimi mamy też dużo ciekawych projektów. Ciekawe znaczy trudne. Tak, to dokładnie. Rozwijające się. Ja, taki lingo startupowe. Bardzo ciekawe. Nie a co było najciekawszego w pracy z architektami? Co tak was trochę zdziwiło i zmieniło? Mam taki jeden projekt, który mi najbardziej tak na razie jest na topie, że tak powiem, z takich fajnych projektów. To jest małe osiedle z kilkoma domkami, gdzie wszystkie domy są betonowe. I architekt powiedział, że wszystkie te domy są zrobione z surowego betonu, więc one są szare.
I na tych szarych dach, też na tym szarym budynku nie może powstać czarny dach. Nie wyglądałby dobrze. Nie wyglądałoby dobrze. Więc dostaliśmy pytanie, czy ogólnie powiedzieli do nas, że jeśli dostarczycie nam szary dach solarny, to mamy deal. Jak się robi szary dach solarny? Przecież panele są takie czarno-niebieskie, nie? Takie ciemno-głębokie, taki granat i czerń. Te stare polikrystaliczne są niebieskie, raczej już takie się nie używa, dzisiaj są te monokrystaliczne, czarne. Więc tak, ogólnie to jest, konstrukcja jest taka, że na zewnątrz jest, na wierzchu jest szkło przezroczyste, a pod spodem są ogniwa, które są czarne. Więc one wyglądają na czarne. Ale można to szkło pofarbować. I jeśli położymy szare szkło, to już mamy ten design. Ale zmienia się pewno wartość energetyczna wytworzenia prądu. Tak, efektywność idzie... Efektywność. Tak, ona idzie w dół, dlatego że część po prostu fal, czy częstotliwości fal światła... Te barwniki filtrują, tak? Tak, tak, ucieka nam i nie absorbuje. Ale dało się zrobić szare. Dało się zrobić i naprawdę no, super wyglądają. Czyli da się zrobić czerwone. Też się da. W każdym kolorze możemy zrobić. To mam taki dom, o którym pogadamy później. Okej, okay, to ciekawe. Tam musi być czerwony dach. Chętnie, chętnie. Dużo takich zapytań mam, bo dużo jest domów, na przykład nie tylko w Szwecji, ale jakby wychodzimy ze Szwecji, dlatego tak akurat mi się skojarzyła ta Szwecja, ale takie domy po prostu z ceramicznymi dachówkami. Mhm. I ktoś chce nadal mieć ten czerwony dach, ale już nowoczesny, który też produkuje prąd. Hmm. Przyszłość. Przyszłość, panie, przyszłość. Czyli jesteś w bardzo ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o twoją firmę. Ale wiesz co, pogadajmy o tym jednym młodym człowieku, niekoniecznie młodym, bo może być w naszym wieku, bardziej w twoim niż moim, który chce w duchu jednak... młodym. W duchu młodym, o, dobre. Który chce być przedsiębiorcą i albo być na tej plaży, albo coś tam. Gdybyś z tej perspektywy rozmawiał z taką osobą, to co byś im radził? W tym konkretnym przykładzie to... Bo mamy trzy drogi, nie? Tak. Solopreneur, czy tam taki lifestyle business, jakkolwiek, bo to można mieć kilku pracowników, ale lifestyle business, bootstrap, gdzie budujesz firmę, ale sam, albo inwestorzy. To w tym konkretnym przykładzie powiedziałem, że odradzam szukanie inwestorów, bo to wymusza na tą ścieżkę, gdzie musimy budować. Ten complexity się buduje też. Trzeba mieć więcej ludzi, no bo spółka musi rosnąć i tak dalej, więc... Stres większy. Stres większy. I jeśli budujemy coraz większe zespoły, coraz większy complexity, to cały czas się rozwija. Spółka powinna się rozwijać na tyle szybko, że my musimy reorganizować ją co 6 miesięcy. To my nie możemy leżeć gdzieś na plaży i być odłączeni od tego wszystkiego. Więc musimy być na miejscu. Więc z tej perspektywy to moja rekomendacja dla tej osoby była taka, żeby się zastanowić kilka razy, czy aby na pewno iść po inwestora, czy nie spróbować zbootstrapować. Bo to, co jest fajne w modelu pójścia w bootstrap, jest taki, że to nie wyklucza pójście do inwestorów, a wręcz może być bardzo dobrym wejściem do tego. Tak, bo już masz biznes, który już coś jest wart i zbudowałeś tą wartość przez 4-5 lat. To samo z solopreneurem, bo jeżeli robisz coś z tej plaży, a rynek zażre i to się nagle staje nie biznesem na milion, czy 2 miliony złotych, czy dolarów obrotu, tylko nagle robi się duże, to sam sobie niekoniecznie poradzisz. Tak. Możesz podjąć decyzję, że zatrudniasz ludzi, rośniesz, wtedy przechodzisz na bootstrap i jeżeli dalej masz tą, to coraz łatwiej jest. Te pieniądze... Inwestorzy bardzo chętnie inwestują w biznesy, które nie zawsze potrzebują pieniędzy. To też jest ciekawe. A jak biznes potrzebuje pieniędzy, to ciężko znaleźć inwestora. Tak. No, jeśli nie potrzebujemy pieniędzy, bo mamy jakiś biznes, jakiś obrót, jeszcze może mamy jakieś małe zyski, to otwierają się nam nawet tańszy pieniądz niż inwestor. Czyli pożyczki. Na przykład. Więc a w ogóle też taka rekomendacja jest taka, żeby spróbować pociągnąć nasz projekt jak najdalej bez inwestora. Dlatego, że jeśli pójdziemy do inwestora i mamy coś więcej, no to ta wycena naszej spółki jest większa, więc możemy pozyskać wciąż kapitał, ale z dużo mniejszym rozwodnieniem, czyli mniej oddajemy. To ja jeszcze dodam, szczególnie jak budujecie produkt, to można go robić
tak, po godzinach tak zwanym, czyli można ciągle pracować, mieć to bezpieczeństwo finansowe gdzieś tam i po godzinach zbudować produkt, szczególnie cyfrowy. Tak. Jak ten produkt już zacznie działać i zacznie zarabiać pieniądze, wiele osób to robiło. Czy jak będziecie swój kanał na YouTube budowali, tak? To w pewnym momencie te przychody zaczną być takie duże i tak przewidywalne, że wiecie, że już możecie zrobić ten krok. A potem możecie dalej to rozwijać do momentu, kiedy może warto, może nie warto szukać inwestora albo sprzedać biznes, bo może warto go sprzedać i ktoś go weźmie. No, dokładnie. No, więc myślę, że to w ogóle jest taka ciekawostka. Znaczy, myślę, że ta ścieżka taka bootstrap jest po prostu niedoceniona i moim zdaniem wiele startupów powinno rozważyć, pójść się w tą ścieżkę, spróbować jak najdłużej, zanim się pójdzie do inwestorów. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy. Chciałem trochę zmienić temat i prawie, że drugi odcinek zrobić, ale ty jesteś w biznesie, który szalenie mnie interesuje. Jesteś w biznesie, który, czy też w industry, nie wiem jak to powiedzieć, w obszarze, który efektywnie zmieni się przez najbliższe 20 lat, może 15, może 25, tak bardzo jak zmieniła się telekomunikacja, tak bardzo jak zmienił się rynek restauracji, bo w tej chwili oceny i tak dalej, wszystkie dark kitchens, których nie było, tak. Takie portale jak Glovo czy Pizza Portal spowodowały, że można nie mieć ograniczenia liczbą stolików, tylko po prostu mieć kuchnię, która jest odbierana. Czy samo zamawianie taksówek i transport, to wszystko niesamowicie się zmieniło. Ja nagrałem odcinek solowy, w którym mówię, że jest takich 5 fal, które nas zmieni wszystko. Jedną z tych fal jest zmiana w energetyce. I śmiem twierdzić, że podobnie jak komórki, energia będzie za darmo. Bo ja pamiętam, że kiedyś się płaciło 12 zł za minutę połączenia na komórce w lokalnym połączeniu. A nie wiem, ile kosztuje w tej chwili mój rachunek w firmie, bo on nie jest, procentowo do obrotu firmy jest mały. Tak. Więc my coś tam będziemy płacili za energię, ale ona nie będzie taka duża. Jakbyś opowiedział, co się, te wszystkie trendy, które się dzieją, włącznie z tym, że inwestycje narodowe muszą być i tak dalej, i również tym, jak ten kapitał się rozkłada, bo jednak inwestycje w ropę to jest zupełnie inaczej rozłożony kapitał niż inwestycje w zieloną energię. Tak, tak, to prawda. Znaczy, tu mamy bardzo wiele rzeczy się dzieje, prawda? Jedna rzecz to jest oczywiście zmiana klimatu i ogólnie, że ta energia, którą mamy produkować, no to ma być też czystą energią i odnawialną. No i tutaj mamy kilka różnych takich źródeł. No, my jesteśmy akurat w obszarze słonecznym, jest wiatr i kilka innych też źródeł. No i faktycznie to jest tak, że jak już się zrobi tą instalację, no to ona już jest i ona produkuje prąd. I ona będzie produkować... I koszt jej utrzymania jest relatywnie niski. Jest praktycznie zero. W wiatraku jest więcej, w wodzie jest jeszcze więcej, tak. Ale tu jest praktycznie zero. Ale jest olbrzymi koszt jej postawienia, prawda? Tak. Czasami to co 8, czasami 10 lat, tak? Tak, a czasami nawet jeszcze dłużej, ale faktycznie to jest inwestycja początkowa i później jest bardzo mały koszt obsługi tego. A nasze dachy po 30 latach, to one jeszcze co najmniej 80% energii będą produkować. Więc jakby ta degradacja, powiedzmy, to obniżenie kiedyś tej to było dużo szybciej, prawda? Było. Technologia idzie do przodu. Ja myślę tak samo jak taka technologia, jeśli chodzi o perowskity, czyli inna technologia też fotowoltaiczna, to do dzisiaj ona ma taki problem, że jest na początku wyższa efektywność, ale ona bardzo szybko spada. No to jeśli można rozwiązać to, żeby ona utrzymała przez dłuższy okres czasu, no to w czasie życia tego produktu, no to jeszcze więcej energii będziemy produkować przez długi okres czasu też bezobsługowo. Więc faktycznie po instalacji, no to już jest tanio. No faktycznie trzeba zrobić tą instalację na początku. To, co jest też dość ciekawe, to jest, że nasze całe społeczeństwo i jakby powiedzmy taka infrastruktura energetyczna, ona polegała na tym, że było jedno miejsce, w którym się produkowało bardzo dużo energii i się dystrybuowało to do konsumentów. A to się odwraca w tym momencie, gdzie nagle konsument
może produkować nie tylko dla siebie, ale też nadwyżkę, do której się gdzieś ją wysyła. To trochę tak jak z telewizją naziemną i z internetem. Tak. Że była jedna stacja, która nadawała i do niej się tam, to co nadawali, to się słuchało, tak? A w tej chwili masz wiele opcji, ale to on technologicznie też, jak te dane się poruszają, jest zupełnie inaczej. Tak. Więc to bardzo dużo zmienia. To też zmienia, że ten przesył energii musi wyglądać w jakiś inny sposób, ale też te źródła energii odnawialnych, one mają też do siebie to, że one są produkowane w taki sposób, gdzie jest w pewnym sensie, albo na pewno w dłuższym okresie czasu przewidywalne, ale w krótkim okresie nie jest przewidywalne. I one się też, no jeśli mówimy o wiatrze, no to wiatr wieje różnie, więc różnie produkujemy ten prąd z wiatru. Tak samo ze słońcem, chmury przelecą i też przez chwilę troszkę mniej będziemy produkować. Więc ta produkcja energii też jest bardziej ruchoma. Mamy dużo więcej małych instalacji, ale rozproszonych, i to jakby rzuca też takie potrzeby zmiany tej infrastruktury, żeby ona też potrafiła reagować i się bilansować. Więc moim zdaniem nie tylko jakby źródło odnawialne energii jest istotne, ale w ogóle zarządzanie energią będzie jedną z kluczowych rzeczy w przyszłości. I to będzie dość ciekawe, bo myślę, że będzie sporo firm, które będą w tym w jakiś sposób zaangażowane, będą zarządzały i z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej będzie, bo to bardzo ciekawe, jak to będzie się rozwijało. Idąc jeszcze dalej, no to widzimy też, że adopcja samochodów elektrycznych jest coraz większa. No i już to się dzieje, już są samochody na rynku, nawet w Polsce, które nie tylko mogą pobierać energię i zużywać, jak się jedzie, ale one też mogą oddawać energię. Mogą być akumulatorem dla domu, prawda? Dokładnie. To jest gigantyczny powerbank na kółkach. No i one zaczynają też być bardzo interesującym takim, powiedziałbym, elementem całej tej układanki energetycznej, gdzie zarządzanie energią też wchodzi w to, jak zarządzać wszystkimi tymi samochodami, które jeżdżą, które potrzebują się szybko naładować, ale też mają dużo energii, które mogą też oddać. Więc moim zdaniem się będzie działo bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy i to jest szalenie interesujące, bo i konsumenci zaczynają mieć dużo większy wpływ, jest to bardziej rozproszone, na pewno tutaj jest bardzo dużo technologii, które musi się rozwinąć. I to jest moim zdaniem bardzo ekscytujące. Jak długo twoim zdaniem ta transformacja nam zajmie z paliw? Ona nigdy nie będzie oczywiście do końca, bo węglem ciągle palimy, a ropa już jest i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, żeby więcej niż połowa energii była z źródeł odnawialnych. Ile nam to zajmie twoim zdaniem? Bo ty to widzisz, nie? No, moim zdaniem to nastąpi dużo szybciej niż myślimy. O? Tak myślę. Znaczy patrząc na cele, które są klimatyczne, to i tak robimy to wszystko za wolno. Wojna na Ukrainie spowodowała, że Unia Europejska... Nie ma wyboru trochę, nie? Nie ma wyboru. Jest tutaj Komisja Unii Europejskiej ogłosiła coś, co się nazywa Repower Europe, czyli zreenergetyzowanie Europy, w którym jest wprost napisane, w ogóle jedno z pierwszych zdań, jak się czyta na ich stronie internetowej, to jest, że chce się być uniezależnieni od energii z Rosji. I teraz, żeby połączyć uniezależnienie energetyczne od energii z Rosji i osiąganie celów energetycznych, to trzeba też tutaj zainwestować bardzo w źródła odnawialne. W tym nie da się osiągnąć tych celów bez słońca i energii ze słońca. I też patrząc na to, jak można to budować, no można budować farmy fotowoltaiczne na obszarach tutaj, gdzie mogłyby być inne rzeczy, gospodarstwa rolne, prawda? I nagle jest farma.
I wtedy trzeba tą energię też przesyłać tam, gdzie jest ona konsumowana. No a inna alternatywa jest taka, że produkujemy ten prąd tam, gdzie jest konsumowany, czyli na dachu na przykład, albo fasadzie. Więc w ramach tego Repower Europe też jest, są tutaj projekt, który się nazywa Solar Roof Initiative i w ramach tego to się zacznie od 27, już w Niemczech to już w niektórych obszarach już jest, ale 27 i później przez kilka lat do 30 będzie coraz więcej różnych kategorii dachów musiały być solarne. Więc dojdziemy do momentu... A czyli jak będziesz robił remont dachu, czy jak będziesz stawiał nowy budynek? Nowy budynek albo remont będzie musiał być solarny. Tak, solarny. Wow. Więc... Ale to również oznacza, jak budowaliśmy infrastrukturę komórkową chociażby, czy nawet internetową, to są miliony kilometrów światłowodów. To nawet w Polsce są setki tysięcy kilometrów światłowodów, bo każdy maszt telekomunikacyjny, który widzimy z BTS-ami komórkowymi, jest zazwyczaj podłączony światłowodem do sieci, bo te dane muszą tam jakoś chodzić. Nie? To nie jest tak, że to jest radiowe. To zajęło 20 lat chyba, żeby to postawić, prawda? I teraz to używamy tego i zastanawiamy się, czemu tu nie ma zasięgu, a tak. Ja pamiętam, jak się jechało do jakiegoś hotelu i ci, co mieli jednego operatora, a nie drugiego, to mieli szczęście, a ci, to nie mieli szczęścia, bo nie było zasięgu, tak? To się bardzo zmieniło. Ale ta sieć musi powstać. My mamy sieć energetyczną, która ma 50-70 lat, która rzeczywiście jest zbudowana z punktu A do wielu punktów, nie potrafi działać w obie strony. I jak my sobie z tym poradzimy? No, bo w tej chwili, przepraszam, jeszcze dodam jedną rzecz. W wielu miejscach słyszę, że chciałem zrobić instalację fotowoltaiczną przy mojej fabryce czy przy moim domu. Nie mogę dostać przyłącza. Bo sieć energetyczna po prostu w tym miejscu nie jest gotowa na to. Tak. No tutaj magazynowanie energii będzie jedno z kluczowych elementów, żeby baterie. żeby osiągnąć ten punkt. I to tak samo jak z fotowoltaiką. No fotowoltaika na początku też była bardzo droga i to było bardziej subsydiowane albo robione z różnych innych powodów. No, ale tak dochodzi... jak drogie są teraz baterie. Tak, dokładnie. Ale jak spojrzymy na to, jak się rozwija rynek i jakie mogą być prognozy do baterii, no to można założyć, dwie różne rzeczy będą się działy z bateriami. Jedna rzecz to jest, że ceny będą spadały, dlatego że wolumen produkcji baterii będzie szło do góry, a druga rzecz jest, że gęstość energetyczna w bateriach będzie coraz wyższa. To znaczy gęstość energetyczna. To samo, co się stało z panelami fotowoltaicznymi, tak? Tak, coraz tańsze i coraz bardziej wydajne. I tak samo z bateriami. I dzisiaj mamy, patrząc na chociażby rynek elektromobilności, nie tylko samochody elektryczne, ale autobusy, wszystko, no to wszystko ciągnie za sobą bardzo dużo badanie rozwoju, ale też inwestycje w gigafactories, żeby wolumen produkcji był większy, więc będziemy widzieć, jak to się dzieje. I ta gęstość energetyczna będzie za chwilę na tyle wysoka, a cena niska, że i samochody będą albo lżejsze, albo miały większy zasięg, ale dojdzie do tego, że ta aplikacja tych baterii też będzie w innych miejscach, na przykład w samolotach. Mhm. Dzisiaj te baterie są za ciężkie, żeby to było... Mają za małą gęstość energetyczną. Tak, tak. Czyli można powiedzieć tak, że na kilogram baterii versus kilogram ropy, no to w kilogramie ropy jest dużo więcej energii niż w baterii. Problem też, który baterie mają akurat, już mówiąc teraz o samolotach, to jest takie, że przy konwencjonalnym paliwie to spalamy i ten samolot jest lżejszy, jak spala to paliwo. No a baterie... I jest zimno u góry, to też powoduje, no, że baterie są mniej wydajne, nie? No tak. A tutaj mamy baterie, które cały czas ważą tyle samo i też ważą bardzo dużo. Dzisiaj samoloty elektryczne, są piloty, są różne ambicje i ambitne projekty, żeby to rozwijać. Dzisiaj już widzimy, że jest duży rozwój samolotów elektrycznych i raczej to będą też samoloty elektryczne, które może nie będą latały z Warszawy do Nowego Jorku, tylko Warszawa-Kraków na przykład. No ale z punktu widzenia też środowiskowego, to też jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie te krótkie loty są najbardziej niekorzystne. No bo masz start i lądowanie, szczególnie start zużywa najwięcej energii. Tak. Ale też w Skandynawii zaczynają się pojawiać promy, które są elektryczne, tak? Też, dokładnie. I im więcej tych baterii jest, no to tym więcej mamy możliwości. Jest jeszcze inna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o
domy czy budynki, gdzie chcemy mieć też magazynowanie energii. Te wszystkie baterie, które są w samochodach i autobusach i motocyklach elektrycznych, one będą też z czasem traciły swoją wydajność. Mhm. Jak one tracą swoją wydajność, to znaczy, że ja już nie mam 300 km zasięgu, tylko 150. Jak mamy zasięg 150 km zamiast tych 300, to oznacza, że no już aplikacja w samochodzie już taka jest no niekorzystna. To już raczej trzeba by było wymienić, no bo chcemy większy zasięg w samochodzie. Ale ta bateria jest przystosowana do tego, żeby szybko się ładować i szybko się rozładowywać. No bo szybko się musi rozładowywać, jak chcemy jechać do przodu, a szybko musi się ładować, jak po drodze chcemy się ładować. Więc to jest idealna bateria pod to, żebyśmy mieli w domu. Czyli można zrobić reuse tych baterii posamochodowych. Dokładnie tak. Czyli to cały recykling samochodowy, to zanim dojdziemy do recyklingu, jeszcze mamy reuse, tak? To jest reuse, to się nazywa second life, czyli chcemy dać bateriom drugie życie. I to otworzy jakby kolejne rzeczy, to już jest dużo startupów. Zupełnie nowa gałąź przemysłu. To jest nowa gałąź przemysłu. Czyli ja mogę pojechać z moim samochodem elektrycznym, wymienić baterie, ale one mają wartość. One nadal będą miały wartość, tak. Mhm. I to też będzie powodowało to, że te magazyny będą więcej dostępne, będzie więcej tych magazynów, ceny tych magazynów będzie też niższa, więc my rozwiążemy ten problem. Oczywiście dzisiaj nadal będzie taki problem, że nawet jeśli nasz dach, na przykład dla przykładu, potrafi produkować więcej energii niż dom potrzebuje w skali roku, to żeby zmagazynować, żeby ten dom był całkowicie tak zwany off-grid, czyli w ogóle niezależny od sieci, no to jest jeszcze za drogie. Widziałem badania, które liczyły, że dla Polski to jest 168 godzin. Jak połączysz wiatr i solar, tak, to musiałbyś mieć dla całego, w perspektywie całego kraju, to jest 168 godzin, bo w ten najciemniejszy i najmniej wieczny dzień, tak, to się może tak skumulować, że potrzebujesz, tak, tyle czasu, co jest olbrzymie ilości baterii. To jest dużo. Dla kraju. I drogo. Tak. I jeszcze. Tak. Ale to się zmieni. Jesteś w super ekscytującym obszarze. Tak. Z trudnym biznesem, który też potrzebuje czasu, bo to, że obszar jest ekscytujący i on będzie się rozwijał, to nie znaczy, że każda firma będzie tą, którą na mecie będziemy witali z medalami, tak, prawda? Trzeba przetrwać jeszcze do... Przetrwanie jest ważne. Tak. To pogadajmy o tym przetrwaniu. Jak ty sobie radzisz z tym poziomem stresu i z tym poziomem, no to jest taki maraton, nie? To nie możesz robić maratonu w tempie sprintu z jednej strony, a z drugiej strony to wszystko się zmienia, że to jest taki szybki sprint, nie? Tak. 9 sekund na stówę. No dokładnie. No to jest takie poczucie, że to owszem jest maraton, ale trzeba go robić w tempie sprintu. Więc to jest duży wysiłek. Jak sobie radzić ze stresem, to myślę, że to ja jeszcze chyba nie znalazłem jakiegoś bardzo dobrego Dziękuję sposobu. Za szczerość. Więc znaczy z jednej strony to myślę, że trzeba być po prostu świadomy. Czasami trzeba zrobić sobie time out. Ja myślę, że bardzo pomocne dla mnie jest łapanie różnych rzeczy w perspektywę. O co mi chodzi z tą perspektywą? Chodzi o to, że my na co dzień, w ogóle jak budujemy firmy, szczególnie startup, absolutnie kiedy jest to innowacyjny startup, będą mnóstwo problemów. I rozwiązywanie problemów jest po prostu, że to jest integralna rzecz życia przedsiębiorcy, bo z rozwojem są nowe wyzwania i trudności, coraz więcej ludzi, coraz więcej klientów, jakby rynek się zmienia i tak dalej, więc cały czas są problemy do rozwiązywania. I jak się patrzy na jeden problem, no to on może wydawać się duży, stresujący i że mamy tak dużo różnych rzeczy, które musimy zrobić i to nie działa, i tamto nie działa, i muszę być wszędzie i tak dalej. I myślę, że przypominanie sobie o tym, że nie mogę być wszędzie, że to, co tu gdzieś tam się pali w tym momencie, to niech sobie pali, bo muszę się skupić, żeby dowieść jedną rzecz, żeby się skupić i faktycznie dobrze dociągnąć jeden projekt. Czyli fokus. Fokus, ale też z tą perspektywą, że
ta rzecz, nawet jeśli mi się nie uda, stracę, nie wiem, jednego klienta, co będzie bolało, albo stracę pieniądze, albo źle coś było zainwestowane, albo zrobiłem coś źle, muszę naprawić i tak dalej, to w kontekście całości to i tak to jest mała część, więc to myślenie też, że robimy coś dużo, dużo większego niż akurat ta część, która mnie w tym momencie może bardzo stresować, pomaga, żeby jednak trochę mniej to stresowało. Ale nie wiem, ale też chyba dochodzę do takiego wniosku, że przedsiębiorca, który chce rozwijać firmę, a szczególnie nie małą, lifestyle'ową firmę, ale większą, to po prostu ten stres zawsze tam jest. Czyli musi być wariatem. Musi być wariatem. Ale my sami też ten stres jakby powodujemy. Tworzymy. Mhm. Bo my tworzymy to przez nawet własne ambicje i cele, które stawiamy. Bo chcemy więcej, szybciej, lepiej i to... Tym bardziej, że ty grasz nie na statycznej szachownicy, tylko na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku, tak, który szybko rośnie. Nowe technologie wskakują co chwilę, nowi gracze wskakują i wypadają też co chwilę. Na burzliwym morzu, tak, gdzie wojna powoduje, że nagle fokus się też zrobi bardziej ten... Tak. Dużo by tego wymieniać. Masna. I to jeszcze jest to rynek, który jest mocno uregulowany. Tak. Co więcej, mam taki przykład polityczny, ale pozwolę sobie, bo on bardzo, bardzo ładnie właśnie pokazuje, jak szybko może się tutaj ta szachownica zmieniać, mhm, jeśli się jest też na takim uregulowanym rynku. Mianowicie odebraliśmy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jeden konkretny, ale co roku prezydent daje różne nagrody. I nam trafiło, że prezydent Duda dał nam nagrodę Startup Roku. Mhm. A tydzień później podpisał ustawę, która spowodowała, że pogorszył nam rynek. Gdzie czas zwrotu z naszych dachów się wydłużyła naszym klientom o półtora roku do dwóch lat. Więc... Dachy stały się mniej opłacalne. Nie, tak, dokładnie. Więc... Czyli z jednej strony kwiatki, a z drugiej w łeb, tak? Tak, i to moim zdaniem... I to dosłownie było tydzień, dwa różnicy? Tak. Tak. Ojejku. I to jest moim zdaniem... To tak cały czas widzimy, bo wybucha z jednej strony wojna, jest to straszne, ma to dużo różnych negatywnych konsekwencji, a z drugiej strony Unia mówi, dobra, to wtedy teraz musimy zrobić dachy solarne wszędzie. A z trzeciej strony nagle stal i te dachy stają się droższe, no bo popyt jest większy, tak? Tak, tak. Więc to jest, można powiedzieć, że wszystko dookoła, które się nie spodziewasz, próbuje cię rozszarpać, ale też nakarmić tymi marchewkami. No i jak się przedrze przez tą dżunglę, no to jest nadzieja, że będzie nagroda. Kiedy będziesz wiedział, że osiągnąłeś sukces? Ja myślę, że dla nas... Znaczy, to nigdy nie wiadomo. Znaczy tak, na Kiedy pewno nie ty, teraz. Kiedy ty, Lech Kaniuk, będziesz wiedział, że ty, Lech Kaniuk, osiągnąłeś sukces. Nie pytam tylko o Sandrów, pytam o ciebie. Tak. Jeśli chodzi o doświadczenia, to już osiągnąłem gigantyczne sukcesy. W tym, co robisz teraz. Tak, dokładnie, mam materiał na jeszcze kolejną książkę. Znaczy tak, ja myślę, że w ciągu dwóch lat powinienem wiedzieć. A to dlatego, że... Chyba nagram odcinek za dwa lata. A to dlatego, że jeśli od 2027 rozpocznie się Repower, czy Solar Roof Initiative, gdzie dachy solarne zaczną być wymagane, to wcześniej ludzie będą planować swoje budowy też, mhm, więc już w 2026 moim zdaniem będą się działy ciekawe rzeczy na rynku. Czyli efektywnie każda nowa budowa będzie potrzebowała takiego produktu jak wasz. Albo będą się przymierzać do tego, będą patrzeć, na pewno będzie dużo większe zainteresowanie. Bo teraz to troszeczkę hobbystycznie to ludzie wybierają, tak upraszczam, nie? Dzisiaj powiedziałbym, szczególnie może Polska, ale patrząc na naszych klientów, to dzisiaj
pierwsza rzecz, na którą klienci patrzą, to jest estetyka i to jest, klient wybiera nasze rozwiązanie zamiast tradycyjnej fotowoltaiki, dlatego że nasze rozwiązanie po prostu wygląda dużo lepiej. Ale ono również jest efektywne. Równie tak samo, nawet w niektórych przykładach jesteśmy w stanie, żeby więcej energii w cudzysłowie wcisnąć w dach. Z uwagi na powierzchnię. Na powierzchni, w jaki sposób możemy wykorzystać tą powierzchnię. Ale załóżmy, że nie odstępujemy w jakiś sposób od tradycyjnej fotowoltaiki, ale wygląda właśnie dużo lepiej. Nie każda z tych płyt szklanych jest aktywna, prawda? Bo niektóre są po to, żeby tam rogi czy inne rzeczy estetycznie tylko wyglądają tak samo, tak? Tak. Czasami mamy różne materiały. Robiliśmy dachy ze szkła i tak jak mówię, że część szkła aktywna, część nieaktywna. Więc tam różne wypełniacze są, więc to można wszystko sobie układać. Czego ci życzyć? Siły pędu. Siły pędu, to jedna z książek. Słuchajcie, Lechu napisał dwie bardzo dobre książki, bardzo wam polecam. Jedna to jest Siła pędu i o tym, co mówiliśmy, o wytrzymałości foundera i tym, że im prędzej, najtrudniej jest ruszyć, a potem się już da, tak. Ale to pisałeś z perspektywy po exicie, a teraz jesteś w trakcie, więc nie czujesz tego tak bardzo, bo jest to trudne, bo ciągle trzeba pchać. I napisałeś drugą, bo zainwestowałeś w kilkanaście startupów, kilkadziesiąt. No, coś takiego. Anioł w piekle, bardzo dobre książki, obie czytałem. No dobra, to życzę ci siły pędu. Dziękuję. Dziękuję wam. I jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie. A jeżeli chcielibyście zaprosić kogoś jeszcze, kto przez ostatnie 5 lat był w audycji Zaprojektuj swoje życie i zrobić z nimi taki czek, jak właśnie zrobiliśmy z Lechem, to dajcie znać kogo. Zaprojektuj swoje życie.